Mam straszne paznokcie. Wy też? Piszcie w komentarzach. Mocne rozpoczęcie vloga. Elo, elo, 5, 2, 0. Zaczynamy vlogmas. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale tu jest zero świątecznej atmosfery. Więc może muzyka? Śnieg? Albo śnieg nie, w domu to bez sensu. Ale może jakiś strój bardziej? Tadam! No to teraz naprawdę zaczynamy. Niestety, jak widzicie, w domu szaro, pusto, ponieważ moi chłopacy opuścili mnie. Jestem teraz znowu singielką. Pamiętacie mój pierwszy filmik na moim kanale? YouTube, jestem singielką i milion wyświetleń! Może pora o tym pomyśleć. Mateusz poszedł na tatuaż. Znowu, mimo że za każdym razem mówi, że to już ostatni, to jednak znalazł jedno miejsce po środku szyi, które po prostu mu się nie komponowało. On stwierdził, że tam coś musi być. Jadę właśnie do studia tatuażu kończyć szyję i powiem wam, że tak się jaram, tak się jaram. Wpadłem wczoraj wieczorem na zajebisty pomysł, co to może być. I nie pokazał mi, co to będzie, więc jestem dwukrotnie bardziej ciekawa, co tam na tej szyi się wydarzy. Ale będzie to coś tak zajebistego. Wszyscy El Variato będą ze mnie dumni. Obiecuję. Obiecuję. A jak obiecuję, to dotrzymuję słowa. Koral natomiast, słuchajcie, poszedł do fryzjera, także wróci super odpindrzony. Ja w sumie też muszę się dzisiaj troszkę przypindrzyć, bo jak zobaczycie właśnie na te paznokcie, o których mówiłam na początku vloga. Chcecie je zobaczyć? To od razu ostrzegam, to tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Ja mam takie info dla osób, które chciałyby zrobić sobie tatuaż, albo zrobiły już 1000, tak jak ja. I po prostu ich nie bawi już taki ból. Ostatnio Collins polecił mi taką maść, TKTX. Się okazuje, że po tej maści właśnie w ogóle nie czuć bólu. Realnie. Zainspiruję was do niesamowitego napoju. To jest albo świąteczna kawa, albo świąteczna herbata. Co kto lubi? Potrzebna będzie filiżanka, kawa lub herbata i... A nie, jeszcze nie wlewamy. Przyprawa do piernika i mleko owsiane. Jest to właśnie takie mleko, które nie jest białe, jest szare, ale nadal fantastyczne. I tutaj, proszę Państwa, tak jak widzicie, trochę przyprawy z piernika, ale nie za dużo, bo pożałujecie tego. Na to kawa i uwaga, mleko. Tadam. Nie no, nie dam rady tego trzymać i pić. Futro, nie denerwuj się na mnie, naprawdę, to jest już ostatni tatuaż. Ja dzisiaj... mam dosyć. No, jak zjawi się Mateusz, powiedz, że mnie nie ma. Mnie nie ma. To już ostatni, obiecuję. Chciałabym wam pokazać mini nowości z elvariato.com. To są, moi drodzy, kominy El Variato. Powiem wam szczerze, że ja wcześniej nie byłam ani posiadaczką komina, ani jakąś wielką miłośniczką, ale Andrzej Treneiro mnie zainspirował, bo on nosi dwa kominy naraz. I stwierdził, no nie, musicie zrobić kominy El Variato. I my zrobiliśmy kominy El Variato. No i ja doznałam szoku. Bo za każdym razem, jak chcecie wyjść, jest gdzieś zimno, to trzeba opatulić się szalem, a tutaj nie trzeba. Zakładasz tylko to i masz ciepło w szyjkę. Zapomniałeś maseczki, nakładasz to na twarz, już jesteś zakryty. Chcesz wyglądać jak kibic po meczu idący na ustawkę. Proszę bardzo. Nie, to nie. To trzeba wyciąć. Pytacie też w komentarzach, a co to są za nowe dresy? Nie żartuję, nie pytacie, bo dopiero pierwszy raz je założyłam. Skoro tak prosicie, to słuchajcie, zrobię wam pokaz mody. Specjalny, świąteczny, tylko dla was. Uwaga! Muzyka, śnieg. To są w dwóch kolorach.
się teraz idę przebrać i lecę po korona. A wy się lepiej grubo zastanówcie, czy nie chcecie takich dresów pod choinkę. Czasu. Yo, yo, MC, motherfucker. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że ubrałam się jak na jakieś fioletowe wykopki. Ja jestem teraz taką perfekcyjną panią domu. Ja może bardziej samodzielna. Jak to się otwiera? No takie proste, no! Ja chyba do jakiejś szkoły filmowej przyjmę. Skojarzyła mi się z taką babcią ze Stanów, która zakorzuszona jedzie po takim stanie, na przykład South Carolina, po choinkę. To jest idealnie ten typ. Ale nie o tym, bo ja właśnie szłam po Pretty Doga. Wow, tego fryzjera chyba też kręcą vlogmas. Wow, jaka piękna! Jejku, jaki jesteś świąteczny! Masz piękny krawacik! Uciekasz jak zawsze. Niu, jaki piękny! Jaki piękny! Zobacz, jakim ty jesteś teraz pięknym kawalerem. Niestety Koral nie jest fanem fryzjera, bo nie lubi w jednym miejscu siedzieć półtora godziny, żeby go tylko czesano. Ale zobaczmy, no po prostu świetnie. Czas się rozprawić z tymi paznokciami. Jest poranek, a ja wyglądam jak dzbanek, ale przynajmniej mam tatuaż. A wy zaraz zobaczycie reakcję Pameli, bo wczoraj nie pokazywałem jej tatuażu, dlatego że miałem jeszcze osłonięty, tam było dość dużo osocza, więc zostawiłem to na teraz i... W sumie to powiem szczerze, że trochę się boję jej reakcji. Pamela, jesteś gotowa? To już ten wielki moment? No. No, szybko dawa. Dobra, czekaj, zawołam cię, tylko postawię kamerę. Co? No, czekaj. Policz do 10 i wchodź. Okej, 10. Co? Co to jest? Wariato, mordo. No, ale to jest takie Boże fajnie, czy Boże lipa? Boże, jestem w szoku, chyba jesteś najbardziej zwariowaną osobą, jaką znam. Tylko dlatego ze mną jesteś, czy nie? Jezu. Podoba ci się? Matys, ty tatuowałeś elwariatki. No bo je kocham, to jest najlepsza rzecz w moim życiu. A to co jest przemiana Korala z Pikachu w Raichu? No. No ja jestem w szoku, a wy piszcie. W szoku? Nie wiem, czy to jest dobre określenie. To no wciąż nie mówię, czy co, fajnie, jestem czy... w szoku. No właśnie nie wiem, co myśleć, bo z jednej strony taka odwaga, to jednak jest tatuaż niechętna. Poważnie?